Siemanko, z tej strony na Janek i bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z nowego Nexusa na Blockster Planet, więc zapraszam do oglądania. Standardowo sobie zaczynamy od poczty. Co? Kolejny nowy Nexus? Dokładnie tak. Ten tydzień stoi pod znakiem szaleństwa stworzonego przez XX Lamorozec XX19 z Polski. To cudownie inny świat, urwiska, kolorowe jesienne drzewo i ogromny kot? Ciekawe, czy tajemniczy kryształ też się tu znajdzie. A więc my sobie właśnie się zajmijmy tym tajemniczym kryształem. Okej, więc sobie mamy ten środek Nexusa i wchodzimy na to drzewo. O, i mamy taki portal, do którego trzeba wejść. No, jesteśmy na takim ptaku. Spadamy teraz trochę niżej, żeby być przy tym domku. Boże, niech ja nie lubię tych lagów. Lagi. No halo, nie za dużo tego już? No i za późno. Dobra, ja tam wrócę i zaraz wrócę. Dobra, ja już sobie tutaj się dostałem i trzeba wejść sobie do tej takiej dziurki. Więc sobie tutaj damy pomniejszacz, który jest gdzieś tu. O! I się nim i go bierzemy. Mamy tutaj taką dziureczkę i wchodzimy sobie do tego domku, gdzie jest takie coś. I wchodzimy sobie do portalu i mamy tutaj tajemniczkę, ale ja już sobie ją wziąłem. A więc teraz zajmijmy się bramami i kluczami w świecie VIP. Dobra, ja już sobie dołączyłem do świata VIP, więc zajmijmy się tymi kluczami. Zacznijmy od fioletowego. O, tędy lecimy sobie na górę. I mamy tutaj taki fioletowy kluczyk. Boże, przeklęte lagi normalnie, no. O. Przepraszam Was bardzo za te lagi, moje najenkatki. Nie mam niestety na to wpływu. Dobra, już oszczędzę Wam patrzenie na te lagi, więc zwrócę za chwilę. No może jednak nie. Tam niedaleko mamy fioletową bramę, ale to jeszcze nie teraz. Idziemy teraz po zielony klucz, który znajduje się o mniej więcej tu, przy tym sklepie. Fioletowy klucz to Wam tylko pokazano, bo już w jakimś odcinku pokazywałam. Okej, i mamy tutaj tutaj zielony klucz. O, wiesz, że chyba się wziął, a jednak nie. Wziął się czy nie? Nie. Trzeba wejść tutaj do środka i wziąć ten klucz. Więc ja go wezmę i wrócę. Few moments later. Dobra, ja już sobie wziąłem ten zielony klucz. Lecimy sobie do zielonej bramy, która znajduje się o tutaj. Wchodzimy sobie przez nią, tędy. Halo. Do takiego portalu. I mamy tutaj czerwony klucz. I portalik, wchodzimy sobie do niego. I teraz idziemy po żółty klucz. Znajduje się on chyba tu. Tu czy nie tu? Nie tu. Gdzieś chyba po drugiej stronie. To jest bardzo ładny świat VIP, bardzo mi się on podoba, ale fajny też był ten, kiedy był ten podziemny Nexus. O, i jest żółty klucz. Teraz idziemy sobie do żółtej bramy. Jest ona, pójdziemy teraz do fioletowej bramy. Znajduje się ona tutaj i jest Blix, pokazuję to już drugi raz. Ale niech sobie będzie, bo co? No powiem Ci Blix, że tym razem się nie ukryłaś. Dobra, i teraz idziemy już do ostatniej żółtej bramy, za którą będzie czerwona brama i ten fajny migoczący klocek. Już wiele tych teorii, co to za klocek i tak dalej. Wszystko teraz rozganiam. I do widzenia. Dobra, żółta brama. A nie, nieważne. Żółta brama jest potrzebna tylko do tego portalu. Tutaj mamy tą czerwoną bramę.
I to jest taka nowoczesna rzeka Drip, w której jest migające serce. A więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Zostawcie subskrypcję i łapka w górę. O, a ten był kolejny. A ja się z Wami żegnam. Pa, pa!